cześć, to ja. Niesforny Mikołajek, wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś. Każdego dnia coś innego, a planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest, każdy z was polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Chorągiew. Spóźniłem się. Przepraszam, ale musiałam odpracować karę. Zatem, czy wszyscy już są? Czy w końcu możesz wyjaśnić, po co wezwałeś całą naszą bandę? Wezwałem was, żebyście ujrzeli fajną rzecz. To jest dywan? Dzięki temu ludzie będą mieć dla nas szacunek i respekt. Od początku wiedziałem, dywan! No co ty, baranie? Masz przed oczami rodową chorągiew z insygniami mojej rodziny. Co to ma z nami wspólnego? A właśnie, proponuję, żeby stał się naszym symbolem. Bandy mścicieli. Wow, z nim nasi wrogowie nas nie zaatakują. Umieścimy go na naszej chatce, żeby ich odstraszał. No, ale my nie mamy wrogów. Nasza chatka będzie wyglądała jak obronny zamek. To może zabawimy się w rycerzy? Dobra myśl. Mikołaj zostanie moim giermkiem, Eusebiusz koniem, a Alcest będzie najlepszy jako błazen. Rufus i Maksencjusz będziecie moimi rycerzami, a Joachim dowódcą straży. A kogo ja mam ochraniać? Jak to jego? Jest naszym więźniem. Wrzućcie go do lochów, o chlebie i wodzie. Co? Mam siedzieć w lochu tak samo jak w szkole? O nie, wolę wracać do domu. Ja tak samo. Znajdź sobie innego osła na tego błazna. Tak, i nie próbuj mi włazić na plecy, bo dostaniesz w nos. Nie macie nic do gadania. Robicie to, co ja chcę. A można wiedzieć dlaczego? Ponieważ to moja chorągiew łopocze nad zamkiem, co oznacza, że dowódcą jestem ja. Jeżeli tak, to idę się bawić gdzie indziej. Wolna wola. Tylko nie waście mi się tutaj wracać. Tak nie może być. Boisko należy również do nas. Co oni myślą? My też możemy powiesić jakąś chorągiew. Tak, ale skąd ją wziąć? Chodźcie do mnie. Mama na pewno coś wymyśli i nam pomoże. Tak, a wtedy dopiero się okaże, czy je co jest. Mamo! Mamo! Kurczę, chyba poszło na zakupy. Z tego prześcieradła będzie świetna chorągiew. Racja! Nie. Teraz trzeba jedynie narysować na niej nasze herby. To powinno być coś apetycznego, otoczone widelcami i nożami. Przecież to nie jest karta dań w restauracji. Muszą być koniecznie miecze i orzeł. Wspaniale! Nasz orzeł się zaraz z nimi rozprawi. Miecze są za krótkie. Czemu wybrałeś żółty, a nie czerwony? Czekajcie, jeszcze nie koniec. Dzieło skończone. To przypomina zeszyt Kleofasa ze wszystkimi kleksami. A twój orzeł wygląda jak kura. Nie podoba się, to przystąpcie do Gottfrieda. My tylko żartujemy, podoba nam się. Mama wróciła, chodźcie, pochwalimy się. Mikołaju, nie widziałeś rozdartego prześcieradła? Leżało tam przygotowane do naprawy? Nie widziałem. Jakie prześcieradło, mamo? Cóż, pewnie jest w salonie.
Weźcie go i uciekajcie. Spotkamy się przed kinem. A ty? Dogonię was, ale najpierw wyrzucę resztki do śmietnika, bo mama gotowa je znaleźć. Mhm. Niełatwo będzie tam wejść i zamienić chorągiew. Wtargniemy w środek bitwy, tłukąc ich na lewo i prawo. Mam trochę inny pomysł. Cześć, Gottfried. Co robicie na naszym terenie? Opuściliśmy Mikołaja i jego głupią bandę. Chcemy przystąpić do ciebie. Niby dlaczego? Bo chcieli się dostać tamtędy, pokonać was przez zaskoczenie i ukraść chorągiew. Nie mają szans, bo wy jesteście silniejsi. To my ich zaskoczymy. Do boju, moi rycerze! Hurra! Hurra! Patrzcie, to była pułapka. Łapiemy ich! Udało się, idziemy! Ratuj się, Alceście! Zajmijcie się Kleofasem! Złaź, tchórzu! Kurczę, nie dam rady włożyć tam teraz tej chorągwi. Chodź, już wiem, co zrobimy. Jeszcze kroko zjadam chorągiew! Nie waż się, walcz! Szybko, umieścimy ją tam wysoko, nie będą mogli dosięgnąć. Tam! Eusebiusz i Mikołaj! Do walki! Misja spełniona! Który pierwszy chce zarobić fangę w nos? Nasza chorągiew wisi wyżej niż wasza. Od tej chwili wojsko jest nasze! Kto pierwszy? Przenigdy! Baranie, oszalałeś? Mogłeś trafić w Mikołaja! Kogo ty nazwałeś baranem? Kto mi to rzucił na głowę? To on! Wszystko przez tę bandę pajaców. Chcesz dostać fangę w nos? Nie myślisz chyba, że się ciebie boimy, co? To nasza chorągiew! Zaraz ją ściągnę! Spróbuj ją dotknąć! Zerwę tą waszą chorągiew, zobaczysz! Spróbuj ją dotknąć, to zobaczysz, baranie! Dosyć tego! Ponieważ nie umiecie się spokojnie bawić, macie zakaz wchodzenia na boisko aż do odwołania. Czemu jesteście tacy smutni? Co? Bawiliśmy się w rycerzy. Ale straciliśmy wszystko, nasze ziemie i zamek. Ja zachowałem mój zamek. No co, mój dom? To prawda, jest duży, tam to się można bawić. Ta. Czy zechcesz być naszą księżniczką? To zupełnie niezły pomysł. My też znajdziemy sobie księżniczkę i to ładniejszą. Do ataku! Naprzód! Wygrałem! Ogłaszam Rufusa zwycięzcą. To się nie liczy. Ja powinienem wygrać. O, jaki słabeusz. Dalej, Maksencjusz, zniszcz się. Jeszcze raz. O nie, mam dość bycia koniem. Ja też. Jesteście u mnie, więc macie robić, co rozkażę. Skoro tak, to idę bawić się gdzie indziej. Wybornie. Może poszlibyśmy kupić sobie cukierków? Co? Tak, zresztą sam wam je kupię. Jestem to winien moim rycerzom. Tak! Niech żyje nasz Gottfried! Proszę bardzo, tak się ucisza rebelię. Nie,
Nie robię za żadną księżniczkę. Jak już, to tylko rycerzem. No dalej! Na konie! Odzyskamy nasze ziemie! Odsuńcie się, bo was stratujemy! Byliśmy pierwsi. Idźcie na drugą stronę. Po tej stronie chodzą tylko księżniczki, a nie służące ze swoimi miotłami. Sami się prosicie naprzód! Oddaj chorągię! Najpierw podniesiesz moją. To się jeszcze okaże! No, hultaje, uciekajcie, bo wezmę miotłę. A oto i reszta bandy. Okropne dzikusy, co za wychowanie, odstraszają mi klientów. Dosyć zabaw, znikajcie stąd i to już. Zazwyczaj bawimy się na boisku, ale sam pan nam zabronił. No dobra, biegiem na podwórko z tymi wrzaskami. Fajna myśl, to może tym razem do mnie? Do nas? O nie, wykluczone. Najlepiej to idźcie na to wasze boisko. Super, tak, świetnie. Będzie można wystawić moją chorągię. Nie zgadzam się. Nasza albo żadna. Mam rację, Eusebiuszu? Już mi się odechciało tej zabawy. Zagrajmy w piłkę. Ja chcę! Biorę bramkę! Dobra. Podaj! Realizacja Studio Nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsan.